Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 128 ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I przekażę w Twoje dłonie klucz. 128 klucz. Tym razem do radości życia. Nasze dzisiejsze 128 spotkanie uważam za jedno z najważniejszych. Dokładnie teraz możesz przyjąć ten klucz i otworzyć kolejne drzwi do spełnionego, bajkowego, wyśnionego życia. Możesz jednak przyjąć ten klucz i odłożyć go na później, gdy poczujesz tą gotowość, by dokonać pozytywnej zmiany i przemiany. Dzisiaj towarzyszą nam wszystkie żywioły i to spotkanie będzie bardzo dynamiczne i bardzo wyjątkowe. Naszą 128 ceremonię chciałabym rozpocząć od kilku pytań. Odetchnij więc głęboko i szczerze udziel odpowiedzi. Kim naprawdę jesteś? Skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz? Dlaczego jesteś tutaj na Ziemi dokładnie teraz, w tym momencie? Jaką wiedzę skrywasz w sobie? Jakie talenty i umiejętności udało Ci się już aktywować, a jakich jeszcze nie? Czy wykorzystujesz te dary do tego, by Twoje życie było pełne radości, szczęścia, spełnienia, miłości, zdrowia, obfitości? A może jest jeszcze coś, co blokuje Twoją radość życia? Gdzie płynie Twoja energia życiowa każdego dnia? Czy to, co robisz, daje Ci radość, szczęście i spełnienie? Czy też robisz to z obowiązku, bo tak trzeba? A może wykonujesz jakieś czynności nałogowo, bo stały się one negatywnym nawykiem? Dzisiaj, na naszym 128 spotkaniu, otrzymasz wskazówki, by dokonać zmiany i przemiany, by Twoje życie było piękne, pozytywne i każdy dzień był wypełniony radością życia, 100% radością życia. Bo tylko wtedy, gdy czujesz tą radość z tego bycia tutaj i teraz, z tego, kim naprawdę jesteś, z wykorzystania tej wiedzy, którą skrywasz w Tobie i Twoich talentów, tylko wtedy idziesz zgodnie z planem Twojej duszy, zgodnie z Twoim powołaniem. A teraz jest bardzo wyjątkowy czas, gdzie nie można zmarnować nawet jednej kropelki z Twojej drogocennej energii, z Twojej drogocennej wiedzy. Wszystkie te kropelki są Ci potrzebne, by dokonać zmiany w Tobie i aby dokonać zmiany na Ziemi, bo na pewno dlatego Twoja dusza jest tutaj dokładnie teraz, w tym momencie. Czujesz tą gotowość na nasze 128 spotkanie? Na to, by spotkać się z bardzo wyjątkowym przewodnikiem, który z pewnością jest w tym oceanie tuż za mną, bo jest to to miejsce, gdzie wieloryby bardzo często można spotkać? Czy czujesz tą gotowość, by poznać odpowiedzi na wszystkie pytania, kim naprawdę jesteś? Skąd pochodzisz? Dokąd zmierzasz? Po co tutaj jesteś? I poznać tą całą wiedzę, którą masz w sobie i której może często szukasz na zewnątrz, zamiast zerknąć głęboko? Jeżeli tak, to zaczynajmy. Nasze 128 spotkanie rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji,
połączenia z tym miejscem mocy, aby idealnie przygotować wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie na przyjęcie wszystkich wskazówek, które ma dla Ciebie dzisiaj siła wyższa. Wskazówek, kluczy do radości, szczęścia i spełnienia. Zaczynajmy więc. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie, a z każdym wydechem wydychasz również światło, jeżeli masz go pod dostatkiem, lub wszystko to, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach i tygodniach, od czego pragniesz się uwolnić raz na zawsze. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy. Głęboki wdech światła i wydech. Wdech światła i wydech. I jeszcze raz wdech światła i wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie, to miejsce i ten ocean za mną. Rozpoczynamy proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Poczuj to światło w Tobie, jak rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie. Czuj tę energię tego miejsca mocy w Tobie. Rozświetlenie wszystkiego w Tobie. Dokładnie teraz, gdy wszystko dookoła mówi, że jest to ciężki czas, trudny czas, dla Ciebie jest to czas, gdy rozpoczyna się to nowe i piękne. Czas radości życia. Czas poczucia, kim naprawdę jesteś. Czas, w którym zadbasz o siebie, o Twoją energię i wykorzystasz ją do tego, do czego Twoja dusza zaplanowała ją wykorzystać tutaj na Ziemi, w tym momencie. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy, a Ty tylko skup się na energii. Poczuj ją w Tobie, zgromadź je jak najwięcej, będzie Ci bardzo potrzebna, szczególnie gdy spotkamy się z naszym przewodnikiem wielorybem. Miej oczy szeroko otwarte, bo może zobaczysz go tuż za mną. Ta energia jest dokładnie teraz z Tobą, wokół Ciebie. Czuj ją wszystkimi zmysłami. Pamiętaj o tym. Wyślij światełko z głębi Twojego serca do tego miejsca, a to miejsce odpowie Ci 1000 razy mocniej. To miejsce jest bardzo, bardzo wyjątkowe. I tą energię widzisz we mnie i tą energię czujesz również w Tobie. Ja teraz połączę się z tym miejscem.
a ty skup się na energii. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bucardi Marei Maren, przywołuję was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Strażnicy powietrza, strażnicy wschodu, przywołuję was i proszę o połączenie. Strażnicy ognia, strażnicy południa, przywołuję was i proszę o połączenie. Strażnicy wody, strażnicy zachodu, przywołuję was i proszę o połączenie. Strażnicy ziemi, strażnicy północy, przywołuję was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Energia tego miejsca, mitycznej Atlantydy, mądrości wyższej i skarbów, które stoją do twojej dyspozycji, płynie do ciebie. Każdy twój talent jest twoim skarbem, który znajdziesz, odkryjesz i wykorzystasz do szczęśliwego, pięknego życia. Energia złotego promienia mądrości wyższej, by zawsze podejmować właściwe decyzje i dbać o siebie. Dokładnie teraz i w każdym momencie. Energia niebieskiego promienia kreatywności, ochrony i głębi. Głębi twojej duszy, w której skrywa się wszystko to, czego może daremnie szukasz na zewnątrz. Energia ziemi i energia nieba, połączone w jedno. To, co materialne i to, co niematerialne, staje do twojej dyspozycji. Dokładnie w tym momencie. I energia wszystkich czterech żywiołów jest taka symboliczna. Wiatr ze wschodu, słońce przede mną na południu, woda na zachodzie i ziemia na północy. Dziękuję. Momencik milczenia, teraz skup się na energii, bo ona uspokoiła się w tobie i za momencik rozpoczynamy nasze 128 spotkanie. Nasze dzisiejsze 128 spotkanie rozpoczniemy od spotkania z naszym przewodnikiem, z wielorybem. Wieloryb jest strażnikiem mądrości ziemi i pamięci ziemi. On wie wszystko. On zna drogi do zatopionych cywilizacji, do Atlantydy i Lemurii i do całej wiedzy i wszystkich skarbów, które skrywają w sobie. On zna drogę do twojej duszy i pomoże ci znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania. Kim naprawdę jesteś? Bo przecież nie jesteś tą Anią, Grzegorzem, Tomkiem, Agnieszką. To jest tylko to imię, które twój pojazd, twoje ciało nosi w tej inkarnacji, w tym momencie. Ty jesteś twoją duszą, która ma za sobą już wiele wcieleń na ziemi lub gdzie indziej. Twoja dusza ma w sobie całą mądrość, którą zgromadziła poprzez poszczególne wcielenia, ale również do której ma dostęp i może z tej mądrości korzystać w każdym momencie. Gdy podejmujesz decyzję w twoim życiu jako Ania, Agnieszka, Tomek czy Grzegorz, mogą być błędne. Ale jeżeli podejmujesz decyzję
zgodnie z Twoją duszą, czyli tym, kim naprawdę jesteś, to te decyzje zawsze są właściwe. Twoja dusza wie wszystko, Twoja dusza widzi wszystko, Twoja dusza rozumie wszystko i Twoja dusza może wszystko. Czy teraz czujesz tą energię, jaka jest w Tobie? Jako Ania, Agnieszka, Tomek, Grzegorz, Adam, Karolina, możesz czuć czasami słabość, smutek, niepewność. Szczególnie w tym momencie, gdzie jest tak ciemno dookoła i większość ludzi tonie w tych bagnach i grzęzawisku. Są wykorzystywani przez istoty mroku. Dokładnie w tym momencie Ty, idąc zgodnie z Twoją duszą, możesz zmienić wszystko. W Twoim życiu, ale również na ziemi. Jaką wiedzę skrywasz w sobie? Czy zdajesz sobie sprawę z tej wiedzy, która jest w Tobie? Czy zdajesz sobie sprawę z tych talentów, tych właściwości, które posiadasz jako dusza? Czy udało Ci się już je wszystkie odkryć? Czy pracujesz z nimi, aby Twoje życie było pełne radości, obfitości, szczęścia? Czy też angażujesz się w globalne sieci mroku, wiadomości, spotkania z innymi ludźmi? Może zasilasz to wszystko Twoją energią, zamiast skupić się na Tobie i na Twoich prawdziwych celach? To spotkanie jest kluczem, by odpowiedzieć sobie na wszystkie te pytania. I po tym spotkaniu już nic nie będzie takie, jak było wcześniej, bo coś zmieni się w Tobie i zmieni się zupełnie sposób widzenia, czucia, rozumienia. Zdasz sobie sprawę z tego, jaka moc jest w Tobie. Już nie będziesz ani ofiarą losu, ani okoliczności, ani innych ludzi. Bo ta siła i moc, która jest w Tobie, da Ci szansę, by wszystko zmienić. Już od dziś ukształtować Twoje życie idealnie, zgodnie z planem Twojej duszy, która wie, skąd przychodzi i dokąd zmierza i która wie, po co tutaj jest dokładnie w tym momencie. Gdy połączysz się z Twoją duszą, to również Ty zrozumiesz, po co jesteś tutaj w tym momencie. A wskazówką jest radość życia. O tej radości życia będziemy jeszcze mówić dzisiaj na naszym spotkaniu, a teraz połączymy się z Twoim przewodnikiem. Wieloryb pomoże Ci odkryć wszystko to, co ważne. Dzisiejsze spotkanie jest tylko takim wstępem. Możesz naturalnie kontynuować tę podróż w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. I wieloryb pomoże Ci również tą wiedzę zastosować w Twoim życiu. On jest bardzo potężnym przewodnikiem, ale takim, który zawsze jest obok Ciebie i daje Ci poczucie, że to Ty zmieniasz wszystko, ale gdyby było jakieś niebezpieczeństwo, to on nad tym czuwa. Czyli wieloryb nie zrobi czegoś za Ciebie, ale zawsze stoi u Twojego boku i wspiera Cię poprzez swoją wielkość, siłę, moc i wiedzę. Wieloryb pomoże Ci przypomnieć sobie wszystko to, co ważne. Aktywować całą pamięć. Więc może zdarzyć się tak, że gdy się z nim spotkasz, zobaczysz Twoje poprzednie inkarnacje, poprzednie wcielenia. Nie bój się jednak tego, jest to w 100% bezpieczne, bo on czuwa nad tym połączeniem. I nad tymi obrazami, które zobaczysz. Zobaczysz tylko to, co dla Ciebie ważne i co pomoże Ci iść dalej. Pomoże Ci aktywować całą Twoją siłę, całą Twoją moc i radość życia.
bo ta radość życia jest kluczem i wskazuje Ci w każdym momencie, że jesteś we właściwym miejscu i działasz zgodnie z Twoim powołaniem. Jeżeli czujesz radość w tym, co robisz, jak ja w tym momencie, mimo tego wiatru, czuję ogromną radość, że mogę Ci to wszystko powiedzieć, to wszystko przekazać. Jeżeli Ty czujesz taką radość, to znaczy, że idziesz zgodnie z Twoim powołaniem, z celami Twojej duszy i tak trzymaj. Jeżeli cokolwiek robisz i nie daje Ci to radości, to albo jest nieodpowiedni czas, nieodpowiedni moment, albo oddalasz się od Twojego powołania i celów Twojej duszy. Czyli idziesz w niewłaściwym kierunku. Pamiętaj, radość życia jest taką właśnie wskazówką. Czuję radość w tym, co robię, idziesz idealnie. Nie daje mi to radości, zatrzymuję się, spotykam z moim przewodnikiem wielorybem, proszę go o wiedzę, proszę go o pamięć, proszę go o obrazy, wykorzystuję to, zmieniam to i idę w tym kierunku, gdzie czuję radość życia. Nawet jeżeli całe otoczenie mówi, zostaw, to jest niebezpieczne, to jest niedobre, nie, to jest nieodpowiedni moment. Słuchasz tylko siebie i Twojego serca, a Twoją wskazówką jest radość życia. Czuję radość, że jestem tutaj teraz w tym momencie, więc to robię. Nie czuję radości? Nieodpowiedni czas, nieodpowiedni moment, nieodpowiednie miejsce. Coś jest nie tak lub to, co robisz, jest niezgodne z Twoim powołaniem. To jest takie proste, ale często o tym zapominamy. Czujesz więc tą gotowość, aby spotkać się z Twoim przewodnikiem, z wielorybem? Naturalnie, jeżeli jesteś teraz samotnie, to idealnie. Jeżeli jednak jesteś w grupie, to każdy z Was wycofuje się, zamyka w sobie, wytacza granice, wyznacza te granice i każdy z Was spotyka się samodzielnie, a dopiero po tym spotkaniu możecie podzielić się swoimi odczuciami. Jeżeli jesteś w towarzystwie dzieci, dzieci naturalnie mogą również spotkać się z wielorybem i zobaczysz, że będą w stanie przypomnieć sobie dużo więcej i dużo szybciej ten proces przejdą niż my dorośli, ponieważ mają mniej programów, szufladek i są jeszcze bardziej otwarte na to, co prawdziwe i na to, co głębokie. Czujesz gotowość? Zaczynajmy. Nasze spotkanie z wielorybem rozpoczynamy od głębokiego oddychania, które już znasz z naszych poprzednich spotkań. Ja będę również oddychać według mojego własnego rytmu. Ja oddycham dużo szybciej, jestem żywiołem powietrza, jestem również w królestwie żywiołu powietrza. Ty dopasuj to głębokie oddychanie do Twojego własnego rytmu. Możesz tylko patrzeć na moje dłonie. Ja wskazuję, kiedy wdycham powietrze, nabieram czystego powietrza, kiedy zatrzymuję, kiedy wydycham i kiedy zatrzymuję. Pamiętaj, 3, 3, 3, 3 albo 4, 4, 4, 4 albo 5, 5, 5, 5. Zawsze ten sam czas. Zaczynajmy więc. Bardzo wyjątkowe spotkanie. Możesz mieć oczy zamknięte, oczy otwarte, poprowadzę Cię w miarę moich możliwości na spotkanie z Twoim przewodnikiem. Wyobraź sobie, że jesteś na samym środku tego niebieskiego oceanu. Czy umiesz pływać, czy nie umiesz, nie ma to zupełnie żadnego znaczenia. Znajdujesz się w środku
tej pięknej, czystej, niebieskiej wody, która ma w sobie głębię nad sobą, głębię w sobie, głębię pod sobą. Czujesz tą głębię. Ta woda unosi cię leciutko. Jest ciepła, przyjemna i czysta, pełna światła i pełna życia. Teraz poprzez twoje myśli wyrażasz wolną wolę, że chcesz spotkać się z twoim przewodnikiem, wielorybem. Przywołujesz go. W tym momencie czujesz, jak tuż przed tobą z głębiny wyłania się wieloryb. Wydmuchuje to zużyte powietrze i tworzy taką piękną fontannę. I teraz wyruszycie w podróż, w głębinę, w głębię twojej duszy. Gdy czujesz tą gotowość, nabierasz powietrza, tak jak i on, tego czystego, świeżego powietrza i razem z nim wchodzisz do głębi. Coraz niżej i coraz niżej, coraz głębiej i coraz głębiej. I może być tak, jak teraz symbolicznie, że będzie coraz ciemniej i coraz głębiej. I teraz zadasz następujące pytanie. Jaki jest poziom mojej radości życia? Czy moja radość życia jest stuprocentowa? Czy moja radość życia jest tylko 50%? Czy może 2%? Co blokuje moją radość życia? Słuchaj tych odpowiedzi, które czujesz w sobie, w głębi twojej duszy. Co blokowało twoją radość życia w ostatnich dniach, tygodniach lub miesiącach? Jakie emocje wyjdą teraz na powierzchnię? Odczucia smutku, niepewności, braku wiary w siebie, braku miłości do siebie, braku zaufania w twoją siłę, w twoją moc, niepewność względem globalnej sytuacji na Ziemi. Jakie negatywne emocje się pojawią, które blokują lub blokowały twoją radość życia? Może frustracja? Bo pomagałaś innym, pomagałeś innym, angażowałaś się w coś, a nic nie wróciło do ciebie z powrotem. Może zasilałeś twoją energią życiową ludzi, tak zwane beczki bez dna. Stale próbowałeś dać im nadzieję, wiarę, siłę, wspierać ich, a oni tylko ssali tą energią życiową z ciebie coraz bardziej i chcieli więcej i więcej i więcej. I po każdym takim spotkaniu, po każdym takim działaniu czułaś i czułeś, że twoja radość życia maleje. Pojawiało się zwątpienie, strach, niepewność. Pojawiało się odczucie znudzenia, zniechęcenia. Zastanów się nad tym głęboko. Jaki jest poziom twojej radości życia? I jaki był poziom twojej radości życia w ostatnich dniach, miesiącach i latach? Teraz zejdziesz jeszcze głębiej do poprzednich inkarnacji,
Jak wyglądała Twoja radość życia w poprzednim życiu, w poprzednich życiach? I tutaj, gdy wykonasz to ćwiczenie samodzielnie, daj sobie mnóstwo czasu i mnóstwo miłości. Bo to będą trudne obrazy, ciężkie obrazy. Ale będą one kluczem do zrozumienia i kluczem do zmiany i przemiany. I gdy tak przejdziesz przez te wszystkie trudne pytania, gdzie jest Twoja radość życia, jaki jest poziom Twojej radości życia, gdzie płynęła Twoja energia życiowa w ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, czy w poprzednich wcieleniach, co złego Ci się przydarzyło, że tej radości życia brakowało lub brakuje teraz, bo często w tym życiu wypijamy to piwo, którego żeśmy sobie nawarzyli w poprzednich. Ale w tym życiu masz szansę, by się od tego uwolnić, oczyścić raz na zawsze. I z Twoim przewodnikiem, z wielorybem, gdy będziesz wykonywać to ćwiczenie częściej, dłużej i jeszcze dłużej, to poznasz coraz więcej, zobaczysz jeszcze więcej i z mądrością wyższą zrozumiesz, że możesz to zmienić. Dokładnie teraz. Pierwszy etap podróży z wielorybem odpowiada Ci na pytania na temat radości życia, na temat wszystkich ran emocjonalnych, które są jeszcze w Tobie, na temat tego, gdzie płynie Twoja energia życiowa, czy czasem nie zasilasz takich beczek bez dna ludzi lub systemu, gdzie nic nie wraca do Ciebie z powrotem. I gdy to przepracujesz, idziesz dalej. Zadajesz Twojemu przewodnikowi pytanie, kim naprawdę jesteś. I teraz, dopiero teraz ta podróż będzie interesująca, bo dokładnie teraz zobaczysz Twoją duszę, która jest teraz w tym ciele, ale wcześniej była w innym, w innym, w innym, w innym, która może iść wszędzie, która może wrócić, która wie wszystko, która rozumie wszystko. I gdy zrozumiesz, że nie jesteś tą Agatą, tą Anią, tym Tomkiem, tym Grzegorzem, tylko jesteś Twoją duszą, to jest to najważniejszy klucz do zmiany i przemiany całego Twojego życia. Bo od teraz, gdy poczujesz, kim naprawdę jesteś, możesz wpłynąć na wszystko, podjąć właściwe decyzje i wszystko zmienić, tak by było pełne radości życia. Kolejne pytanie, które możesz zadać Twojemu przewodnikowi, to jaką wiedzę masz w sobie? I ten proces na pewno trzeba będzie powtórzyć wiele razy, bo za każdym razem zobaczysz więcej, zrozumiesz więcej i odkryjesz więcej. Jakie talenty są we mnie? Jakie zdolności mam w sobie, które mogę wykorzystać w tym życiu, tutaj i teraz, w tym momencie? Skąd pochodzę? Może z jakiejś szczególnej gwiazdy? Może z jakiegoś szczególnego miejsca we wszechświecie? Na to pytanie również znajdziesz odpowiedź. Po co jestem tutaj na ziemi? Mój najdroższy przewodniku wielorybie, pokaż mi proszę, po co jestem tutaj i teraz na ziemi? Pamiętaj o kluczu, radość życia. Wszystko, co robisz i daje Ci radość życia, jest zgodne z Twoim powołaniem, więc odpowiada Ci na pytanie, po co jesteś tutaj na ziemi. Możesz zadać również inne pytania o jakąś szczególną sytuację. Proszę, pokaż mi prawdę. Proszę, pokaż mi, co wydarzyło się w tym miejscu. Proszę, pokaż mi, co zrobiłam w tym czy w tym życiu, czy co zrobiłem w tym poprzednim życiu, że ma to dzisiaj na mnie taki wpływ. Jak mogę się od tego uwolnić? Jak mogę to zmienić? Jak mogę to przemienić? Pamiętaj, radość życia. Poprzez radość życia możesz zmienić wszystko.
poprzez tą wysoką wibrację, która się wytwarza w momencie radości życia, ty już zmieniasz całą karmę twojego rodu, narodu, twoją własną. Możesz zadać pytanie o drogi do ukrytych cywilizacji. Mój najdroższy przewodniku wielorybie, pokaż mi drogę do zatopionej Atlantydy i do wiedzy, którą skrywa. Pokaż mi drogę do Lemurii i do skarbów, które skrywa. Możesz zobaczyć bardzo dużo. Pamiętaj jednak, by zachować to w tajemnicy. Bo to, czego doświadczysz, jest kluczem do radości, życia i do wypełnienia twojego powołania. I wszystkie te rzeczy, które zobaczysz, są tylko dla ciebie. Możesz zagadkowo coś komuś opowiedzieć, ale nie opowiadaj w 100% wszystkich szczegółów. Najpierw zrób użytek z tej wiedzy dla twojego życia. Jeżeli twoje życie będzie pełne radości, to dopiero wtedy możesz zadbać o innych. Pamiętaj o tej karcie, która jest dzisiaj przesłaniem naszego 128 spotkania, ósemka kielichów. Jeżeli zasilasz twoją energią, twoją wiedzą, twoją radością, kielichy bez dna, to tracisz twoją wartościową energię na coś, co nie ma sensu. Zasilaj twoją wiedzą, energią, radością to, gdzie ta radość, ta energia powinna popłynąć, czyli gdzie coś wraca do ciebie w zamian. Otwórz się na tych ludzi, którzy potrafią wykorzystać tą wiedzę i którzy dają ci coś w zamian. Zamknij się i wyznacz granicę tym ludziom, którzy tylko pobierają coś z ciebie, a nie chcą dać nic w zamian i nie potrafią tego wykorzystać. Nie rzucaj pereł pod kopyta świń, które lubią maczać się w bagienku i które zdeptają te perły i one utoną w błocie i w grzęzawiskach. Podaruj perły, które masz w sobie, do tych ludzi, do tych istot, do tych miejsc, do tych zadań, gdzie czujesz, że one przyjmowane są z radością i ktoś je pielęgnuje, ktoś się z nich cieszy i potrafi wykorzystać ich moc. I pamiętaj o radości życia. Wszystko to, co robisz, powinno dawać ci radość. Jeżeli nie czujesz radości, to wycofaj się i zatrzymaj. By nie było tak, jak na tej karcie ósemka kielichów, że twoja ostatnia energia życiowa wylewa się do bagna i kiedyś jej zabraknie. Wykorzystaj twoją energię życiową, twoją radość życia do tego, by rozświetlić ten świat. Nie po to, by zasilać beczki bez dna lub przekazywać twoją energię i zasilać sieć mroku, te grzęzawiska. Zastanów się w każdym momencie, jeżeli coś robię, moja energia płynie za uwagą. Czy coś wraca do mnie? Czy daje mi to radość? Czy daje mi to spełnienie? Czy też robię to z obowiązku, bo tak trzeba, bo myślę, że to jest konieczne. I na samym końcu, jeżeli jeszcze ci brakuje miłości do samej siebie i do samego siebie, poproś twojego przewodnika wieloryba, by pokazał ci drogę do tego, by tą miłość aktywować. Pamiętaj, miłość do samej siebie i do samego siebie to nie jest miłość egoistyczna do tego ciała. Naturalnie również, bo to ciało jest świątynią duszy, czyli należy o nie dbać, należy je pielęgnować. Ale miłość do samej siebie i do samego siebie to jest miłość do twojej duszy, która jest w tym ciele.
I to jest bardzo łatwo aktywować. I w tym pomoże Ci również Twój przewodnik, wieloryb. Gdy zakończysz tą podróż z wielorybem, podziękuj mu za pomoc, podziękuj mu za wsparcie z głębi Twojego serca i wypłyń na powierzchnię, wracając do Twojego normalnego życia. Pamiętaj, wieloryb pomoże Ci wyciągnąć wszystko to, co stare i zużyte, wszystkie rany emocjonalne, te wszystkie emocje, które już dawno powinny zostać uleczone z tego życia lub z poprzednich, wyjmiesz je na powierzchnię i tak jak on wyrzuca zużyte powietrze i tworzy się fontanna, tak i Ty wyrzucasz to z siebie i nabierasz czystego, krystalicznego powietrza, wyruszając w dalszą część Twojej podróży. Pamiętaj więc, przesłaniem naszego dzisiejszego 128 spotkania jest radość życia. Jest kluczem do tego, by iść zgodnie z Twoim powołaniem i iść do szczęśliwego, pięknego i spełnionego życia. Radość życia jest wyznacznikiem, czy idziesz we właściwym kierunku, czy też nie. Dbaj o Twoją energię życiową i nigdy więcej nie zasilaj beczek bez dna. Przekazuj Twoją energię życiową tylko w to, co daje Ci radość życia. A zmienisz siebie, zmienisz ten świat i wypełnisz misję Twojej duszy tutaj i teraz. I tego życzę Ci z głębi mojego serca, spełnienia, szczęścia i przede wszystkim radości życia stuprocentowej ze wszystkiego, z tego, kim jesteś, co robisz w tym momencie. Mądrości wyższej, by dokładnie sprawdzać, czy to, co robię, daje mi radość życia, czy też angażuję moją energię życiową, zasilam beczki bez dna, bo oczekuję, że ktoś mnie będzie kochał, cenił, szanował, jeżeli stale będę mu pomagać, będę ciągnąć go za rękę. Pamiętaj, u podnóża takiego działania zawsze kryją się tak zwane nałogi i nawyki, które wynikają z programów. Ale te programy są tylko w tym ciele, w tym pojeździe. Jeżeli będziesz działać z perspektywy duszy, która mieszka w tym ciele, to uwolnisz się od wszystkich takich szkodliwych nawyków i szkodliwych nałogów. Zrozumiesz, że jesteś kimś innym, że nie jesteś tą Anią, Grzegorzem, Adamem, tą małą, skrzywdzoną istotką, która nie otrzymała odpowiednio dużo miłości od swoich rodziców, bo może nie wiedzieli, jak Ci mają ją przekazać, i teraz próbuje sobie kupić tą miłość od innych, oddając swoją energię życiową i zasilając beczki bez dna. Może ta mała Asia, ta mała Ania, ta mała Agnieszka czy Piotr w dzieciństwie spotykała się ze niezrozumieniem, stale słyszała, że nie jest dość dobra, nie jest dość dobry. I teraz ma nawykowe działania, gdzie oddaje swoją energię życiową do beczek bez dna, ludzkich czy systemowych, tylko po to, żeby inni ją czy jego docenili, podziwiali, by mówili: tak, ona jest najlepsza, on jest najlepszy. Zadbaj o Twoją energię życiową i o Twoją radość życia, bo tylko jeżeli każdego dnia idziesz w stuprocentowej radości życia, z tego, co robisz, z tego, kim jesteś, z tego, jak działasz, to jesteś zgodnie z planem Twojej duszy i realizujesz Twoje powołanie, Twoją misję tutaj na ziemi. Dziękuję. Widzimy się za tydzień na naszym 129 spotkaniu i teraz bardzo proszę, napisz komentarz poniżej. Czy rozumiesz te przesłania? Czy było Ci dane spotkać się z wielorybem? Czy chcesz tą podróż kontynuować w kolejnych dniach i tygodniach, by odnaleźć radość życia?
Możesz również napisać, jak odczuwasz, jaki jest poziom Twojej radości życia. Czy jest on dokładnie w tym momencie stuprocentowy, czy też nie? Czy wiesz, jak dalej pracować z tym 128 kluczem do radości, szczęścia i spełnienia? I czy czujesz tą energię tego miejsca, która wspiera Cię w tym procesie uwolnienia się od nałogów i szkodliwych nawyków? Czy rozumiesz to przesłanie, co oznacza zasilać Twoją energią życiową systemem mroku i beczki bez dna? Czy czujesz tą wiedzę, która jest w Tobie? I czy rozumiesz to przesłanie? Twoja energia płynie za uwagą. Czyli można zasilać system czy beczki bez dna, system mroku, również poprzez Twoją uwagę. Oglądanie wiadomości, czytanie czegoś i już Twoja energia płynie w tym kierunku. A później może jej brakować na to, by żyć w pełni szczęścia i spełnienia. I czy czujesz tą gotowość, by odkryć wszystkie rany emocjonalne, które jeszcze są w Tobie? Zabrać je, wynieść na powierzchnię, wyrzucić i uwolnić się od tego raz na zawsze. Trzymam kciuki. Jesteśmy wszyscy w tym samym procesie. Ja również. Trzymamy za siebie kciuki wzajemnie i wierzymy w siebie. Ja wierzę w Ciebie i jestem pewna, że Ty również wierzysz we mnie i razem wspieramy się w procesie przemiany i transformacji nas samych i zmieniamy coś w nas, na ziemi i we wszechświecie. Pamiętaj o tym. Jeżeli ktoś w swoim otoczeniu potrzebuje tych wskazówek, inspiracji i motywacji, zabierz tą osobę na nasze kolejne spotkanie. Widzimy się za tydzień. Twoja Maria Bucardi.